promienie szoruborum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze baldorana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam jak ten młody las. Andrzej Dąbrowski przeszedł do historii światowego jazzu już jako 22-latek, nagrywając płytę Stan Getz w Polsce z legendarnym saksofonistą Stanem Getzem. Współpracował również z innymi wybitnymi jazzmenami, choćby z Donem Ellisem, Wandą Warską, Michałem Urbaniakiem czy Janem Ptaszynem Wróblewskim. W jazzie odznaczył się nie tylko jako znakomity perkusista, ale również wokalista. Lecz w tej dziedzinie ogólnopolską popularność zyskał śpiewając wielkie, popularne do dziś rozrywkowe przeboje z Do zakochania, Jeden krok i Przygoda z Marią na czele. Równie duże sukcesy odnosił jako kierowca rajdowy, fotografik i dziennikarz, a jego całe barwne życie stało się kanwą biograficznej książki Do zwariowania, Jeden krok, opowieść o Andrzeju Dąbrowskim, autorstwa żony Agnieszki Matyni Dąbrowskiej, o której małżeństwo opowiadało na spotkaniu w Hali Kultury w Łomży. Spotkanie z twórcami książki, na które zaprosiło Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, dopełnił krótki recital Andrzeja Dąbrowskiego, podczas którego ten wyjątkowy artysta przypomniał swe największe przeboje. Niestety trafiliśmy na marną pogodę. To znaczy jest taka, no deszcz nawet nie pada, ale jest taka mrzawka, mgła i tak jak ciśnienie niskie, także no, ale nie, w ogóle zwiedziliśmy tutaj cały ten ryneczek fantastyczny i w ogóle uliczki, tu dużo takich sklepów jest w ogóle eleganckich, coś podobnego, także i oczywiście samochodów strasznie dużo, za dużo, w ogóle to już nie ma gdzie postawić samochodu w ogóle. Niesamowicie, co się porobiło. Jest mi wstyd, dlatego że prawie we wszystkich miastach polskich byłam i nie tylko w miastach polskich, ale i za granicą, w wielu, wielu krajach, poza Europą również, a do Łomży jakoś nie trafiłam i w związku z tym przyjechaliśmy dzisiaj z mężem bardzo wcześnie, żebyśmy to Łomży poznali. No i oczywiście poznaliśmy, chodziliśmy uliczkami, byliśmy i w rynku, i na placu Kościuszki, I na obiedzie. Miasteczko jest przytulne, no miłe, no i ludzie są bardzo mili. Pytaliśmy o drogę, no to wszyscy, nawet to my pójdziemy z Państwem, pokażemy. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję Ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Właśnie ty w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś. Tak się złożyło, że ja miałem bardzo ciągle dużo zainteresowań i to wszystko realizowałem. Dopiero uzmysłowiłem sobie teraz, jak żona napisała tę biografię moją, to, że to jest niemożliwe, że ja tyle rzeczy robiłem. To coś niesamowitego naprawdę, że na jednego człowieka tyle spadło rzeczy. No, moja mama zawsze mówiła, że powinienem się poświęcić tylko jednej dyscyplinie. Ja w zasadzie tak, gdybym się poświęcił tylko graniu na perkusji, to może grałbym lepiej jeszcze, no ale to ciągle ciągnęło mnie do różnych innych rzeczy. Tak. Ale z sukcesami właśnie, to jest dziwne. No. Bo w każdej dziedzinie zdobywałem nagrody. No. Właśnie nie wiem, jak to samo się robi po prostu. Co sprawiło, że wyśniło nam się to wszystko? Serca bicie i o świcie twe usta blisko. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nagle świat nam z oczu znikł. Osamotniony na parkiecie i na świecie samym tak. Nie potrzeba więcej, przecież od zarysu warto. Zaczynaliśmy od jazzu tradycyjnego, Dixieland, a potem już to przychodziło w wyższe kategorie jakby, no i
i przez długie lata, ponad 55 lat grałem jazz, no, z różnymi muzykami krajowymi, z zagranicznymi, z gwiazdami. Także no, było tego sporo. No. Zresztą ja mówię, ciągle wracam do tej biografii, no, bo kto nie przeczyta takiej książki, to w zasadzie nic o mnie nie wie, mogę tak powiedzieć. Bardzo, no minimalnie, cokolwiek wie, ale to małżonka się spisała tutaj, muszę powiedzieć, tak. Zgłaszali się dziennikarze, żeby napisać, ale Andrzej nie chciał. Nie chciał, dlatego że czytał wiele biografii i tam są takie różne opowiastki, nieopowiastki, a on jest bardzo poważnym człowiekiem i powiedział, że nie. No i w końcu nie miałam wyboru. Musiałam się zdecydować, że sama napiszę. Jesteśmy tak blisko, że wiele rzeczy po prostu, no właściwie wszystko wiem, no. Ale przeżycia, takie konkretne przeżycia, no to mnie zaskoczyły. To jest bardzo skromny człowiek, naprawdę. A przy okazji powiem, że miałam trudności z pisaniem książki, dlatego że, wie pani, jak się pisze, to czasami człowiek ma ochotę tak coś ubarwić, coś dodać, nic nie mogłam. Nic absolutnie po prostu. On musiał to być konkret. Andrzej jest w ogóle człowiekiem, który nie kłamie. To się rzadko zdarza. To jest w ogóle coś niesamowitego. Jest człowiekiem punktualnym. Jak on ma powie, że przychodzi o godzinie takiej, powiedzmy, 12, to wiadomo, że punktualnie o 12 Andrzej przychodzi. Spotkanie poprowadził Wojciech Hamryk. Wracamy do tego, co Muzeum przed laty robiło regularnie, bo tego typu spotkania odbywały się przynajmniej kilka razy w roku. Najróżniejsze, bo i z podróżnikami, i z poetami, nie tylko autorskie, ale no bardzo różne. Pandemia niestety zastopowała ten cykl. Teraz wracamy do niego, mamy już plany na kolejne miesiące. Na przykład 20 listopada zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Nowikiem, czyli dziennikarzem i historykiem pochodzącym z Łomży. Będzie promował swoją najnowszą książkę, Krwawe dożynki 1943. Mecenasami spotkania byli Anna i Waldemar Pędzińscy, BTS Szymańscy oraz Marzena i Jacek Kłęboccy.